Usprawnienie modelowania. W poprzedniej wersji ZW3D każde z poleceń zaokrągluj i fazuj mogło zawierać tylko jedną wartość promienia dla krawędzi, co prowadziło do dodawania zbędnych operacji w drzewie historii. Poprzez to edycja była utrudniona, ponieważ trzeba było znaleźć odpowiednią operację w drzewie. W najnowszej wersji ZW3D poprawiono te polecenia. Teraz można ustawić różne wartości promieni w jednej operacji zaokrąglenia fazowania. Jako pierwszy przykład weźmy zaokrąglenie, którego promień wynosi 1 mm. Wybierzmy powiązane krawędzie, następnie klikamy środkowy klawisz myszy w celu zatwierdzenia. Pierwszy zestaw zaokrągleń został zapisany na liście. Teraz ustawmy drugie zaokrąglenia. Promień powinien wynosić 5 mm. Na koniec wybieramy krawędzie. Jak widać, wszystkie trzy zestawy zaokrągleń przechowywane są w jednej operacji w drzewie historii. Podczas przeedytowywania operacji czasami może się okazać, że oryginalnych elementów już nie ma. W poprzedniej wersji programu utracone elementy nie były przechowywane w funkcji. Okno dialogowe pokazywało, ile elementów zostało utraconych bez dodatkowych szczegółów. W wersji ZW3D 2022 zostało to ulepszone. W celu pokazania działania funkcji cofnijmy krok przed zaokrągleniem, następnie wykonamy operację boola wyciągnięcia kształtu. Krawędź elementu już nie istnieje. Powtórzmy operację do końca. Przy oknie zaokrąglenia wyświetli się wykrzyknik informujący nas o błędzie. Spróbujmy ponownie zdefiniować operację zaokrąglenia. Dane geometrii zostaną wyświetlone przerywaną linią. Dzięki tym ulepszeniom użytkownik wie, gdzie i jakich elementów brakowało podczas przeedytowania funkcji.